Witam serdecznie. Dziś białymi gra akademicka mistrzyni świata, mistrzyni międzynarodowa, genialna polska szachistka Anna Lisowska, obecnie Wojtowicz. Aniu, pozdrawiam Cię. Mógłbym powiedzieć dużo anegdot, ale może innym razem. Dzisiaj się skupmy wyjątkowo na szachach, tak zawsze. Państwo nie wszyscy lubią te anegdotki, którzy wolą, żeby to tak było mniej śmiesznie, a tak. Proszę, Ania białymi, mistrzyni czarnymi. I Ania była jedną z niewielu zawodniczek, które grywały D4. I mistrzyni grywała D5 i C6. I tutaj lato. Nika Rokan, a słowiańska. Nika Rokan, a słowiańska. I to białe grają CD5. Sam ruch nie jest zły. Grywał tak. Botwinnik przeciw Talowi. Współcześnie ten ruch zdobywa popularność, jednakże jest to błąd przygotowania psychologicznego. Ponieważ zawodniczka grająca czarnymi była zawodniczką uważaną, słusznie zresztą, za grającą zdrowo pozycyjnie, a zawodniczka grająca białymi równie słusznie za zawodniczkę dynamiczną, atakującą, ostro kombinującą. A tu, po wybiciu, tu pozycja robi się taka symetryczna, możliwości gry kombinacyjnych mniej. No po prostu mniej. Normalne dwa ruchy. I to wszyscy się spodziewali ruchu goniec F5. Albo przynajmniej ruchu A6. Ruchy są dobre, równocenne, żeby na E3 tu zrobić taką podwiązkę. Niestety czarne przewidziały, wyprzedziły, uprzedziły i poszły do coś, do czego prawdopodobnie białe były mniej przygotowane. E3 i naskok na gońca. Wiadomo było, że sporo przeciwniczek miało dużo lepszą pamięć od mistrzyni i znały warianty na dwa czy trzy razy więcej posunięć. Mistrzyni musiała nadrabiać dobrą skocznością goniec G5 i tu sobie właśnie naskoczyła. Hetman wyszedł, patrzy tu sobie, gdzie ten hetman patrzy. Ono sobie patrzy. Hetman sobie patrzy na B2. Ale po goniec B5 został przesłonięty. Goniec D7, koń chce odskoczyć w długą. I tu można było grać H6, ale mistrzyni nie przyjmuje się, że koń na bandzie, bo ten z F3 nie ma gdzie odskoczyć. I tu kluczowy ruch. Kluczowy ruch. No, czarny król jest w centrum. Białe otwierają pozycję. Jednakowoż czarny potrzebuje do szczęścia jedno posunięcie. Tu prawdopodobnie należało grać D5 i otwierać pozycję na maksa, ale to takie ostre, niełatwe do policzenia, skoczek E4 i kombinujemy jak mistrzyni. Kombinujemy jak mistrzyni. Myślę, że ci, którzy poznali styl mistrzyni, podobny do stylu Borysa Spaskiego, czyli uniwersalny. Oczywiście przykryli tu czarne pola i nie bali się utraty roszady. Goniec się wycofuje jak niepyszny, koniś idzie, koniś C5 i wieża HD8. W pozycji białych powstał izolowany pion hetmański, a pole przed nim jest silnym pionem. Czyli ci, co prosili, bo były ostatnie prośby, żeby pokazać jakąś taką żywą, prawdziwą pozycję z izolowanym pionem hetmańskim, plan gry, no to mamy. I wieża, wieża E1, król się schował. Można było grać gońcem na E8, ale mistrzyń nie boi się uproszczeń wieża E4. To posunięcie jest groźnie wyglądające, ale wieża w centrum nigdy nie stoi dobrze. Koń
blokuje piona. Wieża C. No, wieża nie grała, musiała wejść do gry prędzej czy później. I teraz warto było zachować gońca. Zachować gońca po skoczek F6. Białe mają przebłysk inicjatywy. Ale odchodzą wieżą na F4. F4 to znowu nie jest dobre pole dla wieży. Wieża tu się czuje nieswojo, żeby nie być krępująco. I goniec ucieka. Goniec stoi dobrze. Broni konisia i odsłonił wieżę. Skoczek G5. Tutaj o, Ania chce zaofiarować może tiu, bo konisie, proszę bardzo, jak strzelają cwaniaczki tiu, tin tiu, a potem tiu i tiu. I tu należało królem uciekać. Odejść królem, nie bać się. Po skoczek E7 kombinacja przechodziła jak w typowe masło. Jednakowoż to. Nie takie jasne. Różny materiał. Nie takie jasne. Goniec E8. Ojojoj. Król E8. Ucieka spod szacha. Bardzo ładnie uciekł król. Pan Szachuś. I proszę bardzo, czarne proponują wymianę hetmanów. No chyba trzeba było się zdobyć. Po wymianie hetmanów pozycja byłaby z szansami na uratowanie. Teraz mistrzyni już nie daje żadnych szans. Hetman B3. Wyganiamy konisia. Tu widzimy, że koniś chce wskoczyć. Proponujemy wymianę hetmanków. Koniś wskoczył. Dwa konisie takim zawijasem tu zaatakowały. Piona F7, ale król jest w centrum. I czarne to uwzględniły swoje kluczenia. Hop, hop, na wieżę. Można było tego konisia nie bardzo, ale wieża bije D4. Skoczek z G bije F7, koniś E5, koniś E5 i wieża AD8. Widzimy, że białe wieże nie mają koordynacji, a czarne chytrusko wpadły na linię D i chcą wpaść na przysłowiową dwójkę. Lufcik, czarne nie potrzebują lufcika i proszę, żeby czarny król mógł grać, trzeba wymienić jedną wieżę. Doskonale szkolona techniczna mistrzyni wykonuje ten manewr i napada na dwóch. Jak padną te dwa piony, będzie niewesoło. Sytuacja robi się trudna. Białym figurom brakuje posunięć. Wieża F2. Pan Szachuś. I tu, no po to dały tego piona, żeby tutaj sobie poskakać. Koniś zasłania wieży linię, daje jej pstryczka w nos i białe przechodzą do końcówki skoczkowej. Końcówka skoczkowa jest elementarnie wygrana dla czarnych, co mistrzyni pokazuje dobitnie. Jednakowoż wykonuje jeszcze jedną sztuczkę. Zaczyna polować na konisia. Teraz niezłe było E5, ale polowanie na konisia trwa. F4. Kombinujemy jak mistrzyni. Kombinujemy jak mistrzyni.
No, na co, kochani, czekacie? Ostatnia szansa na combination. Odbiera temu skoczkowi pole i to tak chytrze, że gdyby ten skoczek chciał teraz wynieść z przepaści, to dostanie tutaj szach szyszka na dwóch, ten musi zbić i białe mogą się poddać w końcówce pionkowej. Idą koniem na A7, no bo musiały zrobić jakiś ruch. Przez B6 nie wychodziły. No to król idzie po niego. To król idzie po niego. Tu on pójdzie po niego, ten pójdzie, weźmie piona F7. Potem pion pójdzie. Mistrzyni ryzykować nie lubię. O! Nie wygrywa konisia. Rezygnuje z wygrania konisia. Koniś nie ma nic lepszego niż zbić, czyli przetransformowała do pozycji pionkowej. Oceniła ją, że wygra i ma plan wygrania, który realizuje. Najpierw wraca królem. Tutaj biały ma tempo, więc tempuje królem i uzyskuje oddalonego, wolnego piona. Zawsze, kiedy może, centralizuje króla. Po królu D4 też. Po królu D4 już jest niekonieczne. Robi oddalonego. E5. Fe. Tu przyznam się, to jakby jest błąd w zapisie. Nie wiem, dlaczego czarne nie wzięły tego piona. Jednakowoż wygrywa prosto. Może to był... Szybko już grały zawodniczki. No proszę, hop. 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 Zajęła pole kluczowe piona. Wygrywa go. Idzie naprzód. Białym się kończą ruchy. Kolejny cukcwang. I hop. Białe idą w podogonie. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. I po tym ruchu białe słusznie podziękowały za grę. Co by nie mówić. Bardzo zgrabna partyjka. Spróbujemy tutaj parę nocnych słońce świeci. No ale może w Chinach już być nocka. W Chinach jeszcze nie. Ale na Kamczatce. Spójrzmy tu. Jaka transformacja typowych pozycji. Transformacja przewag. Słowiańska. Nagle wariant wymienny. Białe ustawione są gry na czarnych polach, czarne na białych i goniec stoi źle. Polowanie na gońca. Tak, taki sposób gry czarnymi narusza dynamiczną równowagę. Aha. I białe decydują się na przełom w centrum. Kosztem izolowanego pionka. Bardzo trudna, taka męska decyzja. Mój król się obroni. Koń. I natychmiast zwierza puszcza króla do narożnika. O, poszedł. Poszedł. Na dwóch. Goniec uciekł. I wymiana hetmana. I wygonimy konia i znowu wymiana hetmana. A ponieważ hetman napadł jeszcze tu, to trudno. Tych hetmanów nie wymienić, bo on napadł jeszcze tu. Hop, hop. Tu zwracam uwagę, że znowu skorzystała z natychmiastowej okazji poprawienia, żeby jeszcze uprościć. W pionach jest porówno, ale czarne mają linię D. I żeby czarny król grał,
Trzeba wymienić jedną parę wież. Teraz mu nie grozi mat. Wieża na linii drugiej szaleje. I białe oceniły, że skoczkówkę, że w końcówce skoczkowej mają lepsze szanse niż wieżowo-skoczkowej. Mistrzyni wiedziała, że to wygrywa i pokazuje ciekawy plan gry. Nie idzie wolnym pionem, tylko łapie skoczka przeciwnika. Odbiera mu pole. Idzie po niego, idzie. A tu nie puszcza króla i chce iść tego skoczka. O. Ale on nie ma ruchu. On nie ma ruchu. Czyli to forsuje przejście do końcówki pionkowej. Tam była iluzja. A końcówkę pionkową już grywa. Wyśmienicie. Nie wiadomo, czemu tego piona E5 nie wzięło. I hetman nie daje szachów, tylko tiu, idzie przed piona i czarno-białe poddały się, bo na atakę mogłoby jeszcze dla przyzwoitości nastąpić to, żeby nie było żadnych gust. I ja dziękuję Państwu za uwagę.